Witam na kolejnej prezentacji. Jestem, jak chyba słychać, bardzo szczęśliwy, bo po długim czasie walki z naprawą przekładni kątowej napędu 4x4 w końcu sprzedaję XC70D5 w wersji wyposażenia Sumum jako takiego pełnoprawnego XC-ka, bo w końcu jest sprawny napęd w tym egzemplarzu. Cała historia była przedstawiana na Facebooku, ale jeszcze raz sobie do tego dzisiaj powrócimy, bo minęło długo czasu, dużo czasu, zanim udało się to ogarnąć. Jak już wiecie z relacji na Facebooku, historia bardzo ciekawa, chociaż dla mnie nieciekawa. Jak ten samochód nabyłem? Samochód pochodzi od mojego zaprzyjaźnionego dealera z Holandii, gdzie właściciel podjechał tym samochodem, że chce go po prostu sprzedać. Dealer w Holandii zobaczył nadwozie perfekt, silnik perfekt, skrzynia perfekt, sprzęgło perfekt, środek idealny, mimo wieku, przebiegu, wszystkiego, wersja wyposażenia praktycznie topowa, nie ma się czego przyczepić. I ten samochód kupił, mi go zaproponował, ja go kupiłem. W Polsce się okazało, że właściciel, zanim sprzedał ten samochód, zdemontował wał napędowy, ponieważ była uszkodzona przekładnia kątowa, napęd 4x4 nie działał, także mimo że samochód ładny, sprawny, ale nie był wtedy jeszcze prawdziwym XC-kiem. Jeżeli chodzi o naprawę, oczywiście kontaktowałem się z firmą Auto Import Nieporęt. On mówi: słuchaj, zadzwoń do firmy Wolcer, do Adama, on mi to ogarnia. Oczywiście on tego nie robi, gdzieś tam wysyła, ktoś mu to robi. Ja mówię: dobra, tak, to podziękuję, jak jeszcze ma ktoś, kogo ja nie znam, na tym zarabiać, że on wie, gdzie to się robi i tak dalej. Już byłem trochę zrezygnowany, ponieważ dzwoniłem po wielu firmach, które zajmują się regeneracją skrzyń biegów, przekładni kątowych, napędów, tego typu rzeczy. I od wielu firm usłyszałem coś takiego, że jeżeli to byłby automat, to ten frest, czy jak to się tam typowo nazywa, jest to do ogarnięcia, ale w manualu jest to nie do ogarnięcia. Skontaktowałem się z jakąś firmą, z tego co pamiętam, z byłego województwa radomskiego. Tak, z tych okolic, nie pamiętam, czy to była Przysucha, czy jakaś inna miejscowość, i ta osoba po prostu bezinteresownie podała mi numer, że jest jedna, jedyna firma w Polsce, jaką on zna, która jest w stanie wykonać regenerację tej przekładni kątowej. Tam też wiadomo, terminy, demontaż tutaj u mechanika tego wszystkiego, bo trzeba było opuszczać zawieszenie i tak dalej, wysyłka tam, montaż. No i tak się zeszło, ale w końcu dzisiaj auto jest sprawne. Także może dość tego narzekania, przejdźmy do tego, co to jest za samochód, jaka wersja wyposażenia i tak dalej. Samochód pochodzi z roku 2005, jest to już wersja poliftowa, silnik D5 o mocy 185 koni mechanicznych, czyli już ten z sześciobiegową skrzynią biegów, no i manualna skrzynia biegów, czyli istny ewenement, jeżeli chodzi o XC-ki. Większość ich, po prostu jak osoby zainteresowane marką wiedzą, występują w automacie, co nie do końca się sprawdza po prostu w tych samochodach. Mam na myśli te skrzynie automatyczne. W każdym razie tutaj mamy manual, wersja wyposażenia Sumum. Nie wiem, czy jest to najbogatsze wyposażenie, czy coś jeszcze mogło być. No mówię, aż takim specjalistą i fanem Volvo nie jestem, żeby to oceniać. Samochód do końca serwisowany, bezkolizyjny. Tylko jeden element powtórnie lakierowany, 200 mikronów, co Wam później pokażę na moim już nowym mierniku, bo dzisiaj, jak już wiecie z poprzedniego nagrania, jak ktoś oglądał, mam nowy miernik, taki sam jak miałem, ale kompletnie nowy miernik, który już nie ma problemu z pokazywaniem wartości na aluminium. Pokażę teraz, jak pojazd prezentuje się od strony wizualnej. Mimo upływu lat samochód prezentuje się idealnie. Jedyne dwa mankamenty ma, jeszcze też dodam bardzo fajny kolor, taki oliwkowy. Opony dzisiaj założyliśmy kompletnie nowe, opony letnie,
Tu ma taki odprysk, można byłoby sobie to poprawić jakimś zaprawkowym lakierem. I z drugiej strony na błotniku tylnym ma rysę. Poza tym auto wzór kompletnie bez jakichkolwiek uszkodzeń. Tu ma takie zarysowanie od klucza, ale jest to element w oryginale. Nawet jeżeli bym chciał to lakierować, no to już po prostu nie ma budżetu na ten samochód, żeby za dużo na nim nie stracić przez to, że tak wyszło z tym napędem. Także tak auto prezentuje się wizualnie. Dodam jeszcze, że egzemplarz z szyberdachem. Bardzo fajnie moim zdaniem komponują się te brązowe zderzaki z tym oliwkowym kolorem. Ale teraz no już przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej i pochwalę się w końcu, że mam sprawny miernik. Mierniczek nówka sztuka, jeszcze z folią na wyświetlaczu. Mamy maskę aluminiową i tutaj akurat zmierzy nam prawidłowo. Maska jest w oryginale. Ze starym miernikiem był problem, że zawsze na aluminium pokazywał 0, co już pokazywałem na dzisiaj na wcześniejszym nagraniu. Błotnik w oryginale, drzwi oryginał. Tutaj mamy element powtórnie lakierowany. Błotnik w oryginale, pokrywę silnika, przepraszam, pokrywę bagażnika odpuszczamy, ponieważ jest wykonana z tworzywa. Tu mamy ten błotnik z zarysowaniem. Ten błotnik jest w oryginale. Podsumowując, jeden element powtórnie lakierowany, są to prawe tylne drzwi bez szpachli, sam drugi lakier. No i te uszkodzenia, co widzieliście, na lewym tylnym błotniku jest zarysowanie od klucza, a na prawych przednich drzwiach jest odprysk, który można sobie szybko jakąś tam zaprawką naprawić. Ja to pokazuję tak, jak jest. Nie było czasu na jakąkolwiek kosmetykę, bo zeszło długo z tym napędem. Dzisiaj opony i od razu auto trafia do oferty, żeby nie tracić czasu. W środku samochód, jak widać, utrzymany w stanie zaskakującym. Jasna skóra Volvo. Samochód, no ile już ma lat? 18 lat, ponad 400 tysięcy przebiegu. Kierownica, rążek od ręcznego. Wersja wyposażenia Sumum, elektrycznie ustawiany fotel kierowcy z funkcją pamięci. W samochodzie jest również nawigacja, podgrzewane fotele. Jest zestaw głośno mówiący. O czym świadczy ten tutaj głośnik. Jest również szyberdach. Pokażę teraz, jak auto wygląda z tyłu. Bagażnik. Piesek nie jeździł w bagażniku. A, tu mamy jeszcze tą lotkę. I przejdziemy teraz do historii serwisowej. Tam jest wlepka od strony kierowcy z serwisu z 22 roku z przebiegu 402 tysiące, z tego co pamiętam, ale nie ma tego w książce serwisowej. Pokażę, dokąd była prowadzona książka serwisowa. Numer VIN. I zobaczymy, jak to było prowadzone. Nie do końca jak to było serwisowane, no bo wiecie, jak jest. Często coś się robi, jedzie się do mechanika i się do żadnych książek nie wpisuje. Świadczy to
U nas jest to, może jeszcze dodam, mniej przestrzegane, na zagranicą bardziej tego pilnują, ale mimo wszystko ostatni serwis, który tam jest zaznaczony od strony kierowcy, nie został zaznaczony po prostu w książce serwisowej. Siódmy rok, ósmy, dziewiąty. Patrzymy sobie na przebiegi. O, tutaj mamy ulubiony przebieg Polaków. Jeszcze u dealera ten serwis był wykonywany, 228 tysięcy kilometrów, ale ten samochód taki przebieg miał w 15 roku, a mamy rok 23. Dalej mamy również autoryzowany serwis Volvo. I tutaj już mamy jakieś niezależne warsztaty, 308 tysięcy w 17 roku, 324, 354, 382. 21 rok, ostatni zapis w książce, mały serwis przy przebiegu 382 tysiące. Rozrząd został wymieniony z pompą wody przy przebiegu 284 tysiące w roku 2017. Z tego co pamiętam, interwał jest co 180 tysięcy albo 10 lat. I do tego dochodzi faktura za naprawę napędu 4x4. Nie mam żadnego interesu, żeby ukrywać te dane. Wiem, że dużo osób szuka kogoś, kto takie rzeczy umie robić. Daje na to gwarancję, także dołączam dla nowego nabywcy fakturę. A jeżeli ktoś ma taki samochód, ma problem z napędem 4x4 z przekładnią kątową, no to ta firma zrobi to dobrze. Ja już się o tym przekonałem. Jest faktura, jest gwarancja. Takie są pozycje wypisane na fakturze. 3,5 tysiąca złotych to kosztowało. Mówię, nie znam się na tym, czy to jest dużo, czy to jest mało. W każdym razie jest zrobione i jest to zrobione dobrze. Jeżeli kogoś ten samochód interesuje, to zapraszam do kontaktu telefonicznego i do dalszej obserwacji kanału. W czerwcu sobie zrobimy jakąś wycieczkę w poszukiwaniu nowych kontaktów, bo cały czas tych kontaktów, jeżeli chodzi o samochody używane, brakuje, no ale cóż, takie czasy.